Witam w moim filmie na moim kanale, ja jestem Maxim. Witam was w nowej serii. W serii z gierki Kreatura Stalking. I ogólnie do tej pory filmy na tym kanale pojawiają się i wyłącznie z gierki Kitty. Ale chcę też ogólnie nagrywać inne gry z Robloxa. No ogólnie po prostu tutaj na tym kanale chcę nagrać sobie gierki z Robloxa. Nagrywałem Kitty, teraz Kitty jeszcze będzie się pojawiać na tym kanale ogólnie. Mówię dzisiaj, bo jutro będzie aktualizacja. No ale teraz sobie chcę zacząć póki co serię z gry Kreatury Stalking. I w międzyczasie będę może jeszcze jakieś inne gierki nagrywał. No, raczej będę nagrywał, a to się jeszcze zobaczy. No, i ogólnie to jestem na moim na moim innym koncie. O, tutaj właśnie możecie zobaczyć, tutaj jest 3 Maxim Tube, ty, a nie 3 Maxim Tube. To jest w sumie takie inne konto, które sobie dzisiaj założyłem na potrzeby tej serii. I ogólnie to chciałem na początku w planach robić coś takiego, aby pokazać, jak zdobyć zwierzaki z tej gry. I na przykład na innym odcinku, i właśnie każdy odcinek to byłoby 10 takich zwierzaków. I ogólnie próbowałem coś takiego nagrać. W pierwszym odcinku jeszcze nawet spoko to wychodziło. Ale potem już odwróciło się, zaczęło psuć, więc zrezygnowałem. I stwierdziłem, że robię po prostu to samo, ale w innej formie, gdzie będę po prostu sobie tutaj przechodził tą grę, pokazując wam, jak tutaj zdobyć wszystkie te zwierzaki. Więc no, i mam nadzieję, że seria wam się spodoba. I ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Ok, więc sobie zacznijmy, więc tak. Na początku sobie tutaj to tutaj weźmy. Ok. I co teraz? Tak. No teraz sobie wezmę jakiegoś tutaj zwierzaka. Tutaj widzę, że mamy psa, choć tutaj pies. I ogólnie dlaczego tego, pewnie was ciekawi, dlaczego tego nie robię na moim głównym koncie. Tego jeszcze mamy koty, kursaki, no. Ale dlaczego tego nie robię na moim głównym koncie? Otóż na moim głównym koncie już mam tutaj bardzo dużo tą gierkę tutaj rozbudowaną. No, ale chcę tak bardziej od początku pokazać, jak tutaj zdobyć zwierzaki i jak tutaj zdobyć sobie, jak sobie tutaj zrobić całego tycoona. No. I w ogóle jakbyście się tutaj, skąd mam 15 diamów, to jak dołączacie do gry, to macie nagrody dnia, na przykład jakieś pieniążki, jakieś gemy, ja właśnie z pierwszego dnia dostałem tutaj 15 gemów. Dobra. Z tym, ale teraz pójdę tam na górę, bo tam jest jeszcze ośmiorniczka. Tam sobie też wezmę. W ogóle ciekawe, kiedy mi się tutaj zaczną kiedy mi się zaczną tutaj pojawiać tutaj opcja z questami, bo ona daje dużo kasy i też czasami gemy za odwiedzanie innych aren. Myślę, że to się już zacznie, jak odblokuje pierwszą arenę, taką za pieniążki. No. Możliwe właśnie, że się wtedy to odblokuje. Albo jak odwiedzę pierwszą darmową arenę, którą jest Forest. Okej. Okay. No, a sobie może teraz tak. Zresztą sobie bym kupił sobie
O, tutaj te rzeczy. Okej. Dobra. Spoko, teraz tak. O, mogę sobie tutaj kupić. To jest skrzynkę. Znaczy ten, no, takie maszyny do skrzynek. Spoko. Te skrzynki są za gemy. To z nich można zdobyć sobie pety. A, dobra. To jest taka nowa skrzynka, okej. Bo u mnie na tym moim normalnym koncie tej skrzynki nie było, bo miałem. Zrobiłem wszystkie te pety z tego pętu. Tego, okej. Dlatego u mnie nie było tej skrzynki, spoko. Teraz ja mam tutaj po pierwsze to wszystko. Okej. Tak, mogę tutaj sobie sprzedawać tam te zwierzaki. Okej. I tutaj mamy Fusion Chamber. Nie wiem do końca, jak to się wymawia. A mamy nasza tutaj sobie kota i chickena połączyć. No dobra, spoko. Sobie może połączmy. Od razu. I co pamiętam, to bodajże robimy nietoperze wtedy. No tutaj się musi tylko do 100 załadować. Okej. Okay. No to spoko, to sobie może wezmę jeszcze jakieś inne tutaj zwierzątka. Okej, dobra, chicken, kot, o, chicken. Dobra, jeszcze tego kota wezmę. Spoko. Teraz tak. Co tutaj te zwierzaki położę. Jest już full, okej. No spoko. Tutaj się już coś zrobiło? Nie. 70%, okej. Okay. Smok pieściany. I co by jeszcze tutaj można byłoby kupić? Okej, okay, tutaj mam do kupienia areny. Tropical Sand Zone. Okej, okay, spoko. Jeszcze mogę kupić? Mogę kupić to. Okej. Okay. No spoko. Ej, w ogóle na tych. O, to pokazuje, czy zwierzak daje najwięcej kasy. To póki co to mi najwięcej kasy daje pies i ośmiornica, okej. Okay. O, mam to już nietoperze, okej. Okay. Wiem, że mogę jeszcze sobie połączyć kurczaka z drugim kurczakiem. No sobie może to zrobię. Od razu. Okej. Okay. I dobra, teraz tak. Co by teraz kupić? A może kupię sobie jeszcze ściany kolejne. Spoko. Nie to w ogóle ile kasy daje? 10 kasy, okej. Okay. Niech mi się tutaj respi, nie to też. Sumuję te wszystko tutaj za okej. Okay. To sobie tutaj łączy mi, dawaj kasę. Okej, okay, tutaj się robią zwierzątka. Się łączą. Okej. Okay. Spoko, spoko. Okej, mamy tutaj gęś. Fajnie. Chcę tylko. Pies. Dobra, jest pies i kot. Mogę też łączyć sobie kota z psem. Jest taka możliwość. Gęś
siłę w ogóle kasy daje? A. No bardzo dużo kasy. No spoko. No mogę ją sprzedać przynajmniej. Więc to dobrze. Ok, mamy tutaj jeszcze nietoperze. Co tutaj 30 kasy dostaje? No spoko, spoko. Fajnie. Okej. Okay. Ja czekam aż sobie tutaj zabędę to. To bym potem jedną rzecz zrobił. Zresztą to bym się zdaje, sobie, może zrobię w następnym odcinku. Dobra, w następnym odcinku to zrobię. Nie będę tutaj robić wszystkiego na jednym odcinku. Trzeba zostawić te rzeczy na innym odcinku. Ok, i mamy tutaj tapir. Co on ma tutaj przepraszam do kibla, jako ikonkę? Jeszcze kasy, no dobra. Czyli nadal tutaj moim najlepszym rzeczakiem jest nietoperz. No spoko. Okej. Okej, mamy już tutaj 6 nietoperzy. No spoko. Okej, to co by teraz chcemy zrobić? Dobra, kupię sobie to. Mamy mysz. Ok. A mysz ile kasy daje? Mysz daje 20 kasy. Dobra, to weźmy tutaj mysz spawnuj. Dobra. To mi jest 120 kasy. Wtedy. I tutaj mi się już tutaj wszystkie myszy zrespią. Ok. To git. Dobra, to mogę sobie jeszcze sprzedać. Ok. I sobie... Nie wiem, co by sobie zrobić. Dobra. No. Dobra, tutaj... Pełnie ma inne rzeczy. Czy mogę od tego ziomeczka wziąć cukierka. Wtedy bodajże będę pozbywał dwa razy więcej kasy, jak tutaj dam go na jakimś zwierzęciu. Co wspominam, to chyba tego właśnie działało. To zdałem 60. Teraz będę miał 80 dać, tak? Nie, to ten cukier zrobił. Użyłem go na... Zaraz, czy... Ten cukier... Zaraz, albo ten cukierek... Jakoś się tam... Można go połączyć ze zwierzęciem, albo on... Dawał więcej... To dlatego... Nie dawał, no to jeszcze dlatego się... Może to już nie jestem pewien, co ten cukierek dawał. Kurczę. Dobra. To wiecie co? To ja bym sobie zrobił może jeszcze jednego peta. To by nie bezużyteczny. Ile mam już tutaj petów? 8, spoko. Dobra. Myślę, że to będzie bezużyteczne, a przynajmniej będę miał go w kolekcji. Więc to dobrze.
to masz miażdżnicę. Ale w sumie nie, ten gat nie jest taki bezużyteczny, bo teoretycznie można z niego zrobić jeszcze dwa inne pety. No. Ale jeżeli chodzi o dawanie kasy, to jest taki trochę bezużyteczny, bo praktycznie nic chyba nie daje. Tylko można z niego zrobić dwa inne pety, ale nie z tej z połączenia, tylko z tylko na innych arenach. Jak się tam było gdzieś tam da. W jakieś miejsce. No właśnie, mamy tutaj slime. No. I slime jest bezużyteczny. No. Nic praktycznie nie daje, tylko można z niego właśnie dwa pety zrobić. Okej. Okay. Więc tak, ile mamy jeszcze tej myszy? Mamy 66 na 6 i mamy 120 kasy. Ok. To w sumie na ten moment już chyba nic tutaj nie zrobię ciekawego. Więc dobra, więc to było na teraz tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.